Dzień dobry, zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, dlaczego czasami, albo nawet dosyć często, radiofrekwencja mikroigłowa nie działa. Inspiracją do tego filmiku są maile, jakich dostaję bardzo dużo. Kto mnie zna, ten wie, że ja bardzo lubię radiofrekwencję mikroigłową i bardzo fajnie nią pracuję i fajne efekty uzyskujemy w Lexpercie, pracując z radiofrekwencją mikroigłową, ale okazuje się, że jakby to otoczenie i ten rynek dookoła niekoniecznie już jest taki fajny i piękny i dostaję bardzo dużo maili. Głównie z problemami, że były zabiegi, były jakieś obiecane rzeczy i radiofrekwencja mikroigłowa nie zadziałała. Dlaczego radiofrekwencja mikroigłowa może nie zadziałać? Przyczyn jest kilka. Taka najbardziej naturalna to oczywiście, że dany organizm nieodpowiednio się regeneruje i nieodpowiednio reaguje na zabieg. Jest to przyczyna prawdopodobna, ale ona się relatywnie rzadko zdarza. No bo to nie jest tak, że nikt z nas się nie regeneruje. Jakbyśmy nie mieli zdolności regeneracyjnych, to w ogóle byśmy przestali żyć, bo ciągle jakieś mikrourazy nam się robią. Nie tylko takie, że się poparzymy, nie wiem, smażąc kotlety na patelni, ale nawet takie mikro, gdzie my tego nie widzimy. Więc ta przyczyna, że jest to związane ze słabym organizmem, słabo regenerującym się organizmem, jest rzadka. Najczęstszą przyczyną jest słabe urządzenie do radiofrekwencji mikroigłowej. Wspominałem o tym w jednym z innych filmików, że radiofrekwencja mikroigłowa to jest technologia i urządzeń jest bardzo dużo. I są urządzenia bardzo dobre, są urządzenia średnie i są urządzenia słabe. No niestety problem taki, że będąc pacjentem, klientem, ciężko rozeznać, czy urządzenie jest dobre, czy nie. Można tylko polegać na opinii osoby, która będzie zabieg wykonywała, a tutaj te opinie nie zawsze są rzetelne i obiektywne. Numer dwa to jest słabo wykonany zabieg. Co znaczy słabo wykonany zabieg? Nie ma uniwersalności w medycynie, w żadnej medycynie, ponieważ my jesteśmy inni, my różnie działamy i niestety, jeśli ktoś zakłada, że on będzie miał tabelkę z parametrami i na rozstępy tak, u osoby 30-letniej tak, u osoby 60-letniej tak, na lifting twarzy czy na poprawę jakości skóry to tak, czy inaczej, to te efekty będą średnie. To będą, ja zawsze mówię, efekty supermarketowe. W supermarkecie można dużo rzeczy kupić, ale nie kupujemy rzeczy wyszukanych, tylko podstawowe. Chcąc maksymalnie wykorzystać dostępną technologię, czyli urządzenie, które mamy, musimy troszeczkę się zastanowić i trochę pomyśleć, co my chcemy osiągnąć, jak my chcemy urządzenie ustawić, patrzeć, jak skóra reaguje i po prostu zaplanować wszystko od początku do końca, a dopiero na końcu sam zabieg wykonywać. To się z mojego doświadczenia i z relacji, które utrzymuję w mailach, czy potem część osób przychodzi do mnie, bo chcą jednak ten zabieg zrobić, mają realny problem do skorygowania, to widzę, że to się dosyć rzadko dzieje. Najczęściej jest tak, proszę, dzień dobry, mam tutaj tabelkę, ustawiam i robię. Trzecią przyczyną, dlaczego radiofrekwencja się nie sprawdza, to jest następująca przyczyna. Bo wskazanie u danej osoby do wykonania radiofrekwencji w ogóle było głupim czy bezsensownym pomysłem. Czyli u tej osoby bez sensu było w ogóle robić zabieg radiofrekwencji mikroigłowej, bo było wiadomo, że tamtek będzie idealne urządzenie, idealna reaktywność, responsywność, regeneracja organizmu i idealne zaplanowanie terapii, parametrów i tak dalej, głębokości. To i tak to nic nie pomoże. To się też bardzo często zdarza. I znowu, na to nie ma jakiegoś mechanizmu obronnego, no bo jak ktoś nie jest profesjonalistą, to on nie wie, czy jego skóra się nadaje do radiofrekwencji mikroigłowej, czy nie. Wierzy na słowo. A z tym różnie niestety bywa, jak to wszędzie w życiu. Jest jeszcze ostatni powód, dosyć częsty, nieregularny tryb życia, choroby typu depresja. To wszystko ma bardzo duży wpływ na skuteczność zabiegów radiofrekwencji mikroigłowej. Również niektóre inne choroby typu niedoczynność tarczycy mogą mieć wpływ, ale nie muszą. Wiadomo, że te zabiegi u takich osób będą działały trochę inaczej, zazwyczaj słabiej, dlatego ta kwalifikacja medyczna przed zabiegiem, każdym zabiegiem estetycznym, ale również zabiegiem mającym poprawę kondycji skóry jest mega ważna. I czasami, chociaż fajnie byłoby zastosować radiofrekwencję mikroigłową z punktu widzenia potrzeb skóry i tak dalej, mając wiedzę ogólnomedyczną, wiemy, ja przynajmniej wiem i tak robię, że tego zabiegu nie proponuję, bo wiem, że on najprawdopodobniej słabo zadziała. A zdarza się jeszcze tak,
że po ocenie ogólnomedycznej okazuje się, że tych zabiegów trzeba zrobić więcej niż standardowo. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania, wątpliwości, chcecie się czegoś dowiedzieć, to proszę, kontaktujcie się ze mną. Ja zawsze z miłą chęcią odpowiadam. Do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym filmiku.